Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Kremio i zapraszam was na spotkanie z Geraltem, z Wiedźminem i z dodatkiem DLC Serce z Kamienia. Po raz kolejny się tu widzimy. Co nas tutaj czeka? Poinformuj Olgierda o wykonaniu zadania. Kajten Olgierd. Łooo, czemu on tak daleko, ten hop? Dobra, to ja muszę sobie dobiec tutaj. Żeby nie było. Są jakieś znaki zapytania. Nie będę się na razie nad tym rozwodził. Udajmy się do tego punktu szybkiej podróży. O, chyba mam za duże DPI. No i kicamy. Cześć, świnioki. Dawno mnie w Wiesławie nie było. Takiego żem jeszcze nie widział. Czego żeś, chłopie, nie widział? Takiego kota czy takiego wieśmaka? Co za chłop? Takiego żeś jeszcze nie widział. I ale jak stąd wyjść? W lesie tu dało. Ale teraz stąd wyjść. Dobra, punkt szybkiej podróży jest tu. A chyba jakiś nowy. Nie, no to ten. To czemu ja go miałem jakoś tak dziwnie zaznaczonego? Dobra, szybka podróż. Kaj tu mamy się udać tutaj. No to tu mamy port w Oxenfurcie. Zobaczmy, na ile się to uda, na ile się uda ograć wieśka. Wiemy, co będzie następne, ale jeszcze mnie czeka jedno DLC, nie tylko Serce z Kamienia. Także ogramy te DLC i zobaczymy, co tutaj nas czeka. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru. No proszę. Żeby się śledzić lepiej uleżał. W dupę jeża. Zacne nosisz kosio. Co oni uprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. Witold przesyła pozdrowienia. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy. Jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. To wszystko, czy masz coś jeszcze? W następnej kolejności zamierzam zająć się domem Borsodich. W takim razie baw się dobrze. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Dobra, udaj się i zapytaj o dom. Aha, udaj się i zapytaj właściciela. No dobrze. Idziemy. Nie, nie trzeba mi niczego, mistrzu. Mać wszystko. Czyżby to słynny Geralt z Rivii? A kto pyta? Do mnie! Biało włosy, widziałeś już co ma na straganie? Przypominam, że żołnierz ma stać prosto. Z piersią wciętą. Papier poproszę i butelkę. Wspomnę o tym w raporcie. Możesz być pewien.
To dom aukcyjny braci Borsodich, tak? No raczej. Szeregowy Kleiner, przypominam, że jesteście na służbie. Nie ucinajcie sobie pogawędek z cywilami. Proszę przedstawić cel wizyty. Tak z ciekawości. Służycie w redańskim wojsku, zgadza się? Starszy szeregowy Wacław melduje się na posterunku. A to mój podwładny, szeregowy Kleiner. Żebyś się nie zesrał. Coś mówiliście, żołnierzu? Nic, nic. Nie powinniście przypadkiem być gdzieś indziej? Na froncie, dajmy na to? Zostaliśmy tu przeniesieni rozporządzeniem 76 łamane na CW, łamane na X. Zadanie? Ochrona domu aukcyjnego. Priorytet? Wysoki. Ten Borsodi ma chody na dworze. Pomaga sprzedawać łupy wojenne po najwyższej cenie. W zamian dostaje ochronę. Szeregowy Kleiner, to tajemnica wojskowa. Zastałem właścicieli? Raczej właściciela. Ale tak, zastaliście. Wielce szanowny Horst Borsodi jest w środku. Mam do niego sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 76, łamane na CW, łamane na X, wstęp mają tylko osoby zaproszone imiennym pismem do udziału w aukcji. Lepiej, żebyś dla mnie zrobił wyjątek. Nie boję się twoich gruźb. Przysiągłem służyć Redanii aż do śmierci i słowa dotrzymam. Ze śpiewem na ustach. Uważaj. On tak na poważnie. Gaudem mater Redania, prole fecunda nobili. Kogo moje oczy widzą? Geralt, wiedźmin z Rivi. Vime Vivaldi, bankier z... Skąd ty właściwie jesteś? To nieistotne, druhu. Pieniądz nie zna granic. Co to za zamieszanie, starszy szeregowy Wacław? Naprzykrzacie się Geraltowi? Mości Vivaldi, wasz szacowny znajomy, z jakiegoś powodu nie został zaproszony na aukcję. A ja zostałem i zabieram go ze sobą jako towarzysza. No, Geralt, chodź. Pięknie go zgasił. I obyło się bez rozruby. Rozkazy. Rozkazy, szmazy. Chcesz, żebym złożył skargę do sierżanta, a? No właśnie. Baczność i morda w ciup. Dokładnie, morda. Nie ma to tamto. To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa, no lewa, prawa, równaj! Co za typ zajechany, jakbym pewną opcję polityczną w Polsce. Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły mariborskiej. Van der Huya, Van Dejka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko buchomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem, to po co? Jak to po co, Geralt? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0%. Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo.
Wiesz, tak właściwie to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę. No tak, nikt nie wierzy w słowo człowieka, nie? Czy Wiedźmina. Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wimo. Nawet w markach Kowirski? I co by to nie była do aukcji jeszcze chwila. Wimne, przecież to jest bankiet. Zgadza się. No i? Ja nienawidzę bankietów. Te wszystkie rozmowy o niczym, mikroskopijne porcje i podły alkohol. Nie będzie aż tak źle, zobaczysz. Przedstawię cię paru ciekawym znajomym. Ta starsza dama, o tam, to hrabina Mignol. Będziecie mieli dużo wspólnych tematów. A tamten w rogu to Hilbert, noworyż. Dorobił się na grze w gwinta. O, i widzę Jaromira, marszanda. Snob, ale trzeba mu przyznać, że na malarstwie zna się jak nikt. To jak, zagadamy do kogoś? Wiesz, nie wypada tak stać jak kołki. Czujesz, Geralt? To zapach pieniądza. O, tyle tych ludzi. Hrabina Mignol, pogadajmy z nią. Witam, mości hrabinę. Pozwoli pani, że przedstawię mojego towarzysza Geralta z Rivi. Wiedźmina ze Szkoły Wilka. Przepraszam, mieliśmy już kiedyś przyjemność? Nie, rozpoznałam cech po medalionie. Musisz wiedzieć, Geralt, że hrabina Mignol jest znamienitą kolekcjonerką wiedyminaliów. Wie czego znowu? Wszelkiej maści przedmiotów związanych z wiedźmińskim fachem. Mieczy, elementów ekwipunku, medalionów. Można zapytać, skąd u hrabiny zainteresowanie skromnymi zabójcami potworów? Mamy miłe skojarzenia. Z czasów jakże już odległej młodości. Ależ proszę tak nie mówić, hrabino. Wygląda pani kwitnąco. Jesteście bardzo mili, panie Vivaldi. Ale poza wiedyminaliami mam też w domu lustra. A można spytać, co jest chlubą pani kolekcji? Zabytkowy pancerz ze Szkoły Wilka. Z roku 1234. Klasyk. Jest może na sprzedaż? Obawiam się, że nie. To pamiątka o wartości emocjonalnej. Ale inne wiedźmińskie cacka już by hrabina pewnie sprzedała. Albo kupiła. Więc może ubijecie jakiś interes. A ja potrącę sobie skromne 5% opłaty manipulacyjnej. Rzeczywiście, w manipulowaniu nie masz sobie równych, Wimę. Chylę czoła. No niech ci będzie. Pohandlujmy. Co ona tu ma? Cech brzmi. Drogie to nie jest. Kupmy, sprzedajmy jej coś przy okazji. Co to za uszy? O, wiele uszy, maski. Sprzedaj to. Ta dzielnica. To zostawimy. Czy jest tu coś, co mógłbym sprzedać? To mógłbym sprzedać. Może odzyskam trochę pieniędzy. O rany, przepraszam. Gdzieś mi jeszcze coś tam. Więcej nie mogę sprzedać. Ona nic więcej nie chce. Co za kobita. No dobra. Bogatce.
Ma coś hrabina na oku na dzisiejszej aukcji? Nie, ale Horst Borsodi zarzekał się, że wystawi coś, co mnie zainteresuje. Nie zdradził szczegółów? Nie. O, wie pan, jaki on jest, chodząca tajemnica. Zmieniając temat. Mości Geralcie, zastanawiam się, czy pomoże pan damie w potrzebie? Zależy od rodzaju potrzeby. Och, to drobnostka. Byłam przed chwilą na balkonie i upuściłam tam kolczyk. Wydaje mi się, że wpadł między deski, ale nie mogłam go znaleźć. Może pan ze swoimi kocimi oczami? Żaden problem. Już się biorę do pracy. Będę zobowiązana. Do zobaczenia za chwilę, Wimy. A faktycznie. Dobra, pan była gdzieś na balkonie. Się z panem o ozdobną szablę. Tak jest. To była aukcja dóbr tej rodziny na Rozlane wino. I nic więcej. Nie ma żadnego kolczyka, prawda? Nie ma. To może hrabina wytłumaczy, o co chodzi. Już bez żartów. Proszę wybaczyć. Ja... Bogowie, jakie to krępujące. Czy zna pan Wesemira? Trochę od pana niższy. Nosił wąs. Czy znam? Nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Co? Co u niego, jeśli wolno spytać? Obawiam się, że mam złe wieści. Och! Proszę powiedzieć, umarł chociaż jak wiedźmin? Nie, jak bohater. Choć tyle. I dziękuję, że tak elegancko znosił pan zramolałą wariatkę. Proszę tak nie mówić. Jestem stara i bogata. Mogę mówić, co chcę. A teraz niech mnie pan zostawi samą na chwilę. Wrócę na aukcję. No dobra, panią mamy w głowie. Kto następny do golenia? Bo tych osób było więcej. Ja podkochiwała się w Wesemirze? Ty, kokietko, ty. Zabawne. Duke Clifford ogłosił bankructwo. A tu proszę, nowy pierścień. Jaromir? Możemy ci zająć chwilę? Uszanowanie, Vivaldi. A ten to kto? Geralt z Rivii. Wiedźmin. Pomyślałem, że może byś nam opowiedział coś o obrazach, które będą dziś licytowane. Jak zwykle węszysz, na czym można zarobić. Przyganiał kocioł garnkowi. Sam handlujesz płótnami, przyjacielu. Prawda. Ale wpierw cieszę nimi oczy, a ty traktujesz je tylko jak papiery wartościowe. Jedyna sztuka, jaka cię interesuje, to sztuka mięsa. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę. Ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja. Ale nie odróżni ich od landschaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Hmm.
wskaż idylliczną cielankę, wskaż panoramę Nowigradu. Ha, 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 ha. Nie mam pojęcia. Zgadnijmy, może? Portret kupca? Pytanie. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. Wybacz tę impertynencję. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Rogha. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgesona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku. Sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. No i co ci powiedział? Żeby kupić Van Rogha? Żeby kupować Van Rogha. Można go ponoć sprzedać z zyskiem temu księgarzowi z Nowigradu. O, kto by pomyślał? No dobra, chodźmy stąd. Głowa mnie już boli od tych wszystkich kleksów. Ciew, ale tu wszyscy wysocy. No, czyli z nim trzeba pogadać? Dobra, z tym jeszcze. Hilbert. Hilbert, Coppelat. Pozwól, że ci przedstawię. Geralt z Rivi. Uszanowania. Bardzo mnie miło. Jak tam? Masz coś na oku na dzisiejszej aukcji? A nie. Kupię, co mnie się spodoba. Coś paradnego, żeby na ścianie powiesić. Nilfgaard. Mam rację? Słucham. Talia, którą grasz w Gwinta. Nilfgaard. Dobrze mówię? Nie interesuje mnie Gwint. Nie interesuje się Gwintem. Właśnie, to jest to, co robię od początku. Szczerze mówiąc, w ogóle nie interesuje się Gwintem. O, szkoda. Miło było cię zobaczyć, Hilbert. Na nas już pora. Jeśli zdecydujesz się założyć ten fundusz inwestycyjny, wiesz, gdzie mnie szukać. I on miał być ciekawy? W rozmowie nie błyszczy, przyznaję. Ale w karty gra jak diabeł. No, może innym razem. Szanowni państwo, aukcja zaczyna się lada moment. Proszę zajmować miejsca. O, wreszcie. Chodź do przodu, bo inaczej nic nie będę widział. Słuchaj, zapomniałem spytać. Jak w ogóle będzie przebiegać ta aukcja? Na pierwszy ogień pójdą trzy pozycje, potem przerwa. Mam nadzieję, że wtedy właśnie zejdzie Horst Borsodi i was sobie przedstawię. Oby. A póki co, jak tam twój budżet? Będziesz licytować? Pewnie, że będę, jeśli tylko pożyczysz mi parę stów. Nie, poczekam. Za zabijanie potworów nie płacą mi aż tak dobrze. Niech bogaci się bawią. Ja sobie poczekam. Ach, Geralt, jak zawsze z pustą sakiewką. Przydałby ci się doradca finansowy, wiesz? Przydały, to by mi się finanse. Nie przejmuj się mną. Zobaczę, czy zostało trochę kawioru.
Szanowni Państwo, witam raz jeszcze w naszych progach. Niniejszym rozpoczynam aukcję. Pozycja numer jeden. 500 po raz drugi. Po raz trzeci sprzedane. Geralt, nie pij tyle. Czy widzę 300? Zjedz jakąś rybę. Kto powie 300? Pan z monoklem daje 300. Szanowni Państwo, gratuluję udanych zakupów i zapraszam na przerwę. Jak tam, Geralt? Nie nudziłeś się? Oczywiście, że się nudziłem. Jak to zawsze w wyrafinowanym towarzystwie. Ale też niczego innego się nie spodziewałem, więc... Geralt, patrz! Jest Horst Borsodi. Chodź, zanim ktoś go zagada. Tylko wiesz, nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia. Witaj, Horst. Pozwól, że przedstawię ci mojego dobrego znajomego, Geralta z Rivii, który... Nie był tu zapraszany. Wybacz, brak manier. Niestety zajęcia z etykiety w Kermoren zawsze stały na skandalicznie niskim poziomie. Jestem gotów w to uwierzyć. Odnoszę wrażenie, że panowie zaczęli ze złej stopy. Może gdybyśmy wspólnie wznieśli toast za... Czego ode mnie chcesz? Dom Maksymiliana? Racja, starczy już tych uprzejmości. Widzisz, muszę zdobyć dom Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to... Co? Skąd o tym wiesz? Panowie, rozmawiajmy jak ludzie kulturalni, bez podnoszenia głosu. Skąd o tym wiesz, pytam? Hola, spokojnie, przecież... Skąd? Od Olgierda, herbu Everec. Mówi ci to coś? Mówi. Straż! Wyprowadzić Wiedźmina i więcej go nie wpuszczać! Choćby przyszedł pod ramię z hierarchą Hemelfartem! Doprawdy. Przecież to było tylko niewinne pytanie. Jeszcze słowo, a przeniosę mój rachunek do konkurencji. Druhu, wybacz, ale... Nie musisz fatygować strażników, Horst. Sam wyjdę. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci wybór w tej sprawie. Wywalić go na zbity pysk. No to komu teraz wpierdolić? Wasze miecze. Prawo stanowi, że musimy je zwrócić. Ale prawo nie stanowi kiedy. W związku z tym najpierw spuścimy waszmości sromotny wpierdol. Faktycznie miejsce spotkania elit. No chodźcie, chłopcy. Chętnie rozruszam kości. Lejemy parka, chłopy! Ej, no co jest? Siakrę. No kurwa mać, weź się już ty, no! Geralt, o co tu chodzi? Czemu ja w ogóle w tych walkach? Twoja stara pierze w rzece! No i dostałem w pierdol. Nie wiem, o co tu chodzi, w ogóle tych walk nie rozumiem. Wasze mnie to jest chore. Proszę jeszcze pokwitować. Wieprz się. Deponent odmawia poświadczenia odbioru. Podpisano sierżant Figner. Miłego dnia życzę. Ani nie mogę ciosów parować. Ani nie mogę sam ich okładać. Przecież to są leszcze. A ja wpierdol od nich dostaję. No dla mnie to jest niepojęte. Prawdę gadają. Nawet Wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa. Nie jestem w nastroju na mądrości ludowe. Coś ty za jeden.
Jeśli wszystko dobrze pójdzie, twój wspólnik. Nie potrzeba mi wspólników. No nie wiem. Samemu nigdy nie dostaniesz się do domu Maksymiliana Borsodiego. Skąd wiesz, że szukam tego domu? Uczestniczyłem w aukcji. W przebraniu, rzecz jasna. Ciężko było nie słyszeć tej awantury. Do rzeczy, jeśli można. Żeby zdobyć ten dom, musisz się dostać do skarbca. A Horst po dobroci cię tam nie wpuści. Napad? To mi się nie podoba. A masz inny pomysł? Znajdź chatę zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Będzie wiedział, po co przyszedłeś. Porozmawiamy sobie. Jeśli próbujesz mnie w coś wrobić. Do zobaczenia, mam nadzieję. Zaraz pewnie przestanie. Póki jestem na lądzie, niech se leje. No i niech se leje, pierdol dostałem, ty, niech se leje. Dlaczego w pierdol dostałem? Muszę tu z kimś pogadać. Tu ktoś jest. Dobra. Nie podobają mi się te modele walki w ogóle. Teraz pewnie przestanie. Wszystkich żmijów. Ciekawy ten wasz bazyliszek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesiony. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak wiwerna. Dość młoda i mizerna, dodam. Głupoty gadacie. Toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć? Jestem tylko wiedźminem. Hola, hola! Jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Jedanie! Z prawej głowy! Jestem prawdy! No, dalej. Uprzyjemnij mi cię. Trzymaj się ode mnie, kurwa! Ej, kurwa! Widać, nie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka. No i co teraz? Tą klatką? Zaraz się zatrujesz. 3 funtami stali. Ej, kurwa! Co ty se myślisz? Ej, ty! Tacy jak ty to tylko choroby przynoszą. Wypędzę mi dezercję. No i leży ten bazyliszek rzekomo.
zaraza. Noż cholera jasna, teraz dzik mnie jakiś atakuje. Bełt między żebrami. Ktoś na niego polował. Ale coś chyba poszło nie tak. Otwieraj drzwi. Ten czego? Guza pewnie szuka. Na niego, bracia! Możesz jeszcze się poddać. Ej, no co jest do cholery? Czemu oni mnie tak okładają? Weź tę jaskółkę. No kurwa, nie wierzę, naprawdę? Jakim sposobem? O, tu jestem przy tym miejscu z dzikiem. Zaraz. No nie wierzę, dzik mi ucieka. No ja pierdolę, to jakieś nieporozumienie. Ty kopytkowy! No weź go! Bełt między żebrami? Ktoś na niego polował. Ale coś chyba poszło nie tak. Ja mam petardy jeszcze. Zaprawdę powiadam ci, niziołku wszeteczny, otwieraj drzwi. Bo jak nie, ten tu czeka. Nie zapomniesz. Na niego, bracia! Żałosne. No i czemu ja tu spadłem? Sam sobie w pas rzuciłem. No. Spory tu ruch. Nie mam petard, ale ogarnąłem ich. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, hmm? Wyciąg z krwawnika? Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Nie, to użyj drabiny. O, chłopie, widzę, żeś tu zielska chyba pohodował sporo. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów.
Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Borsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną. Bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Wpierw powiedz, wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Jestem złodziejem? Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy, bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Brzmi nieźle, ale dużo roboty jak dla dwóch ludzi. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Bassi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji.
Mówią, że szczyptą Saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto, najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyri, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans z Sidaris, Kondotier. Z tego co wiem, rozbili obóz na wschód od Oxenfurtu, na prawym brzegu Pontaru. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Oxenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. A włamania? Oficjalnie nie, ale... Porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza, więc wspinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Oxenfurcie, w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. No i okazuje się, że to miało być proste, a będzie wyzwaniem, bo trzeba 1 100 000 rzeczy zrobić, nie? Gdzie ty masz te wszystkie zioła tutaj poukrywane? O, niezły zielarz. Dawaj. Bierę wszystko, co się daje i nie poddaję. Dobra. Sezamie, otwórz się. Kasiarz.
Ocie, panie. Ile tu tego jest do zrobienia? Namów Kasimira do udziału w skoku. To jest jako pierwsze. No ale czemu ja mam aż tam lecieć, jak tu mam bliżej? No to idźmy tu. Tu jest 130 kroków, a nie 700. Bandyta! Skończmy to. No oczywiście musiałeś ogień zgasić, no bo to byłoby nieważne, nie? Zróbmy szybką medytację, żebym ja petardy odzyskał. Bo petardy mogą się przydać. Próbuję nas odrznąć. W sakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Patrzcie, brąz ledwie złotem liźnięty. Znać redańskie kufry zaczynają świecić. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, wiedźminie! Ale chcesz stracić? No dobra. To czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty... Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... A, chcesz, żebym go puścił? To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. Hans, żeby dostać nagrodę, musiałbyś wpierw oddać Quinto w odpowiednie ręce. A to fatyga. I czas. A czas, jak wiadomo, to pieniądz. Sza! Do czego zmierzasz, wiedźminie? Bankierzy są daleko, a ja jestem tu. Oszczędzam ci niewygód. To może zejdziesz z ceny? O ile? 200? No dobra. Na tyle mogę przystać. No, wiedziałem, że osiągniemy konsensus. Powoli! Wiedźmin jeszcze nie zapłacił. Dobra, niech będzie. Mogę to obniżyć. Mój błąd, nie doczytałem do końca. No dobra, trudno. Niech będzie. Nie będzie moja strata. No. Masz. Moja strata. Nie ma nic słodszego niż czuć w ręku mieszek pełen złota. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Co? Ale... Jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dalej w las, tym gorzej. No i tadam, mamy co. I mamy to. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze gdzieś są...
A, tutaj i tutaj. No, dobra. Okej, okay, połapane. W sakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Patrzcie, brąz ledwie złotem rozbity. Na Ciredańskie, które zaczynają świecić pustkami. Chyba pora się dowiedzieć, nie ma takiej roboty po drugiej stronie Pontaru. No idźcie na drugą stronę Pontaru, idźcie. Nie zawracajcie mi tu głowy. No i jak to teraz? A tutaj jestem, czyli tu na krótsze. Nie mam daleko. Zaraz się zatrujesz 3 funtami stali. Może byś się pan, panie kolego, nie zdziwił. Kto tu się zatruje i czym? Niech żyje Radowi. Jest tam kto? Krew? To dobrze nie wróży. Ktoś uderzył głową o belkę, rozciął sobie czoło. Ślady bosych stóp, świeże. Gdzie te stopy poszły? Tutaj gdzieś poszły te stopy. Charakterni, co? U kolego, wetknąłeś chuja gdzie nie trzeba. No to powiem wam, że chyba byście włożyli między drzwi. Nie wtykać między drzwi tego chuja. No. Wygląda na to, że Hugo wpadł w tarapaty. Świetnie. Muszę go znaleźć. I to szybko. Krew. Wciąż wilgotna. Więcej nic. Trop albo się urwał, albo prowadzi pod wodę. Raczej pod wodę, co go wrzucili? A tam jest Hugo! W betonowych bucikach!
No niestety dostał buciki chłop. Nie pomogę. Nie dam rady. Hugo śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwerbować Ewelin. Dobra, gdzie jest ta Ewelin? Się chce po dzisiejszej paszy. To trzeba jej nie żreć. Tej paszy. Trzymaj się ode mnie z dala. Wracaj skąd przyszedłeś. Chyba ta wiwerna rzekomo cenę uwolniliśmy. Złote kłosy, szybka podróż, uruchomiona. No i dobrze. Czasem Wiesławie opłaca się pobiegać trochę. Ale tylko czasem, z tym czasem. Gdzieś muszę iść. To gęś mnie spróbuje zaatakować, no bez jaj. Gdzie to jest? Niedaleko. To tak dziwnie prowadzi nawigacja, no dobra. To jest chyba ta pani. Dobra, dajcie mi sekundkę przerwy i zaraz wracamy dalej. Wybaczcie tą króciutką przerwę, już jestem. Pogadamy z panią. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivi. Wiedźmin. A ty jesteś Ewelin Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Ewelin nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Niech zgadnę, jest podpór do ubicia? Nie. No, o czym... No, słucham. O co chodzi? Widzisz,
mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie, strzelać do celu. No dobra. A może zapłacę za zwrot biletów? A może po prostu zapłacę za zwrot biletów? Będzie szybciej. Ile by to było? Czekaj. 400 koron, zdaje się. No dobra. Dobra, to ja zapłacę. Ho, ho, naprawdę musi ci zależeć na mojej pomocy. To też. Przede wszystkim nie lubię robić z siebie idioty, ku uciesze gawiedzi. To co teraz? Przygotowujemy ten inny występ? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Brawo, brawo! Udało się. Nie wiem co, ale... Przygotuj miksturę na przeczyszczenie. Mikstura na przeczyszczenie. Przygotuj. A to daj jeszcze ze dwa razy, tak co najmniej. Skoro mam składniki, to przeczyśćmy ich już tak do końca. Aha, posłuchaj. Używając wiedźmińskich zmysłów, podsłuchaj kucharzy. Kucharzy. Żołnierzy, żeby znaleźć kucharza. No dobra. Posłuchaj kucharzy, żeby znaleźć żołnierza. Też tak może być. Po co mi zmysły wiedźmińskie, żeby podsłuchać żołnierzy? Waszym zasranym obowiązkiem jest bronić ojczyzny, zabijać wrogów ojczyzny, umierać dla ojczyzny i kurwa moknąć dla ojczyzny. No i moknij kurwa dla ojczyzny, no kto ci chłopie broni? Honor i ojczyzna.
Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Niedobrze. Nie chodzi mi o Wacława, tylko o kucharza, ludzie. Dejta kucharza. Ja chcę wam straszki nabawić was. Chcę wam dolać tu i tam. Byście się osrali, popachy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl. Wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Ej, no kicaj tam. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd jesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobi. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Nie wiem, czy wystarczy, ale spróbujmy. Czosnkiem wszystko doprawia. No, cóż. Znamian niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie wiedźmy. Ja bym na twoim miejscu uważał, bo jak ja ci egzorcyzma zrobię, to zdziwisz się lekko. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. To nie trzeba jej żreć, tej paszy. Udaj się za dnia. Dobra, mamy trzecią w nocy, za dnia. To zróbmy sobie medytację. Myślę, że siódma już powinien być. Mamy dzień. O, jest i pan kucharz, Martel. To musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Nie pomożesz mi bezinteresownie. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak z dobroci serca. Pomogę. Tak z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Ja już dużo wydałem na innych. Daj się do domu zielacza. Na co patrzcie, kota zobaczył ci co? Dobra, tu jest ten, tu jest punkt szybkiej podróży. Na co patrzcie, synek, coś zobaczył, kota? Ty krzywy wzrok wiedźmina. Ty uf i inne takie achy i echy.
A kolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Quinto, to tak jakby było... taki polski film, Wabank? Chyba coś takiego. To tak jakby go stamtąd... jeśli coś pójdzie nie tak... Wszystko pięknie, ale... co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu, a drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Grypa żołądkowa już... Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Czysto. Jedziesz. Cholerny ptaszysk. Znów wszystko obstrzymane. Co? Już jawał. Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Melitele, dobra matko, czuwaj nad nami.
No, zastrane i ostrane gołębie. Było blisko. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Racja. Teraz już nie możemy się wycofać. Co by się nie działo, trzeba przejść dalej. Święte słowa. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. I znowu drewniany mostik, będę ich opadał. Ajajaj. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Myślałem, że króliczka jakiegoś dostaniemy. Czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. O tak! Nigdy się nie nauczycie. No kurwa z tymi młynkami, czemu mnie atakują? No kładaj go po łbie, no jeszcze raz. No i dobra, dostali w pierdol. O, jest i pan. Łapcie go, nie dajcie mu uciec. No nie wierzę. Mieliśmy nie zabijać. Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok! To zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego.
Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe, ale wierzę, że jakoś się dogadamy. To powiedz mi żart, jakikolwiek. Byle śmieszny. Słucham? To nie są... Mam dla ciebie radę. Darmową. Za każdą następną zapłacisz cudzą krwią. Nie używaj nie, ale, ani może, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który wziął zakładników. Rozumiesz, Janusz? Nie nazywam się... Miałeś nie mówić nie! O, widzisz, ten już załapał. Jak będę chciał, żebyś był Januszem, to będziesz Januszem. Jasne? Tak, jasne. Świetnie. To opowiadaj ten żart, Janusz. I wierz mi, lepiej, żebym się roześmiał. Mały elf mówi mamie, chce kupę. A ona na to... To ukryj sobie kawałek. Żałosne, Janusz. Tak zły dowcip to zbrodnia, wiesz? A za zbrodnię się płaci. Nie, 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 czekaj! No naucz się wreszcie, idioto, że masz nie mówić nie! Szlak! Dość tego! Do ataku! Oj, przedobrzyłeś. Janusz! No bez przesady, Janusz! No. Wszyscy porówno? No brawo, świetna robota. Jestem Wiedźminem, nie negocjatorem. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. No gdzie moje miecze? Oddaj moje nagie miecze! Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy! Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu! Teraz nagle dwa miecze się z powrotem. Raz, kozie śmierć. Zaraza. Zaraza.
No jak ja mam stąd wyjść? Przynajmniej na razie. Aha, czyli tak. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Dawaj te skrzynki. Zamknęli się! Te same obrazy były na aukcji, łącznie z płótnem Van der Hooya, mistrza z Mariboru. Te same obrazy były na aukcji, łącznie z płótnem Van der Hooya, mistrza z Mariboru. Te Van der Hooya są najlepsze. No ale dobra, idziemy dalej. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Daj pieniędzy! Przeciwnie. Wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopelat. No proszę. Im dalej w las, tym ciekawiej. Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia. Ewaldzie Borsodi, jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To się nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. To zostanę tu na zawsze, nie przekupisz mnie. I tak se to złoto wezmę. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę, to zostaję przy Ewaldzie. Mów za siebie. Ja się skuszę. Zapłacisz za to kwintą. Głową. Na nich! Za króla! Trzymacik! Głowa, głowa, odetnij mu głowę. Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam, miej litość dla brata. Zrobię wszystko. Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać. Cokolwiek! Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Yeah.
No stary, poniosło cię trochę, kurwa mać. Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie bardzo. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. Ciebie muszę teraz zabić? W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivii, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Oszukałeś mnie. A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jeśli chcesz domu Maksymiliana, Wiedźminie, będziesz go musiał wziąć siłą. No to go wezmę siłą. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jestem do twojej dyspozycji. Możesz jeszcze się poddać. Hej, Geralt! Gdzie jest to, czego szukam? Perły, nie tego. Gdzieś, dej mi to. Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną tu Chińczycy. Zaraza, gdzie może być to ukryte przejście? O, pozbieramy, co się da. Toreny, naszyjniki, dawaj wszystko, co ma jakąś wartość. Kradniemy tego skarbca wszystko. Skoro już tu wszedłem, to niech to ma sens przynajmniej, nie? Stąd zmywać. Wszystko zabrałem, co chciałem. Nie wiem, czy wszystko. Ale ile się dało, tyle zabrałem. No dobra, wiejmy stąd. O! Nie, wracaj! No liczę, że obłowienie tu będzie piękne. Nikt nie wie, że tu byłem, po co tu byłem. Dobra, zanieść do Maksymiliana, do Bors... Do Olgierda, Bors... Co? Dobra. Gdzie ten Olgierd? No właściwie, co ja dostałem? W jakim punku?
No dobra. Ja mam jakiś dziwny buty księżyca w nowiu. Jakieś dziwne rzeczy dostałem. Miecz srebrny plus 10. Dobra, to plus 10 niespecjalnie mnie. Kolejny dzień w piździec. Urządza. Po ile śledzie? A po kolei. To jest coś w piździec. Po ile się jedzie, po tyle śledzie. Zamieniam się w słuch. Ładna szabla. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz. Słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że... Wybaczcie, wróciłem do początku tego dialogu, no bo wypłaszczyło Wiesława. No wygrzmociło go, wywaliło i w ogóle. Więc nie będziemy się wdawać w jakieś ładne szable czy coś, tylko mamy dom Borsiego. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty. Ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Mogę zrobić większą. Na przykład po tym, jak już się spełni twoje ostatnie życzenie. Naprawdę mnie nie lubisz, co? Nie lubię cwaniaków, którzy próbują mnie wykorzystać. Dlatego zginęli obaj bracia. Dlatego ty powinieneś mieć się na baczności. Odnotowane. A teraz rada dla ciebie. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz. Dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę.
Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech, dalej, Wiedźminie, to było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? Gelda, dawaj kasę. Ja mogę chcieć jeszcze, kasę chcę. Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj, Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam, wyciągnijcie śledzia z beczki. Ciągaj się. Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać? Czy nadal nie obchodzi cię, co mam do powiedzenia? Jestem gotów. Słucham. Dobrze. Wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu, co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do chamskiego diktum. Rozumiesz? Sprawdzę to, składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Geralt. Wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. Ofirczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem, żeby mieć bogów za świadków. O co chodziło z tą beczką? W drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego Beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale zostawiłem karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle, że kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psubratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmią jak zaproszenie, więc zamierzam wrócić w tamte strony. Pewnie zdążyłeś sobie narobić wielu wrogów.
Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie sposób, by cię dopaść. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Uczeni z miasta Oxenfurt utrzymują, że nie ma bogów, a po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Spełniłem dwa twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. Mutacja pozbawiła cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. Nie mam ochoty na pogaduszki. Muszę coś dla ciebie zrobić, więc powiedz co. Prawdziwy profesjonalista, co? Ja myślę, że tylko udajesz zimnego zabójcę. Ale tak naprawdę, jak ja, szukasz nowych doznań. Chcesz sobie udowodnić, że potrafisz jeszcze coś poczuć. Że została w tobie resztka człowieczeństwa. Też byłbym dobrym wiedźminem. Tylko widzisz, nie znam drogi do Kaer Morhen i nie dostanę medalionu. Przestań pierdolić. Nadal czekam na trzecie życzenie. Ależ jesteś uparty. Niech będzie. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To masz życzenie. Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Powiedz przynajmniej, gdzie znajdę twoją żonę. W moim dawnym domu. Na wschód od włości Martina Fei. Życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. No co za gość. Ale mi dowalił. Teraz znajdź jakąś różę sprzed lat. Muszę się udać. Daleko. Ale dobra, wyjdźmy z miasta, chociaż tyle z buta. Jo, paszligon! Niedobre synki! Tam lezę! Gdzie byś nie chciał, żebym lazł? Ty, ciulu jeden. Niech było, zawołaj konia. Koniu, koniu nie! Gdzie jest koniu? Niech żyje Radowid. O, jest koniu! Koniu nie, chodź koniu! Daj spokój Radowidowi! My chcemy konio! Tak to było w Park Kraju ostatnio. Konio nie! Dalej! Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stał. No, żebyś ty się nie zatruł. Jakąś kroplą ołowiu, czy czymś w tym stylu. O, wilcy, wilcy. Wilcy na mnie wrażenia nie robią. Skręcaj, to miało być tam. A czemu do tamto tu?
Tego zielarza uwolniłem. No czemu ja tu na przełaj jadę? Czyżby gra adaptowała już moje poczynania przełajowe? To ten koń wyprawia, to ja nie wiem. O. Rezydencja Wonewereców, ale co tu jest takiego? W tej rezydencji. To nie jest to, co był tutaj ten... ten wilczy synek. Jest tam kto? Kaj ty jesteś? Kajmir? Kajmir! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko, na co mi to było? No właśnie, co tu robisz? No właśnie, co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem, tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. No se psygarniemy. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to? Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? No to raczej nie był mglak. O, kamień z... Sprawdzę, co to było. I poszukam twojego wspólnika. Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. No. Spora ta posiadłość. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Świeży nawóz, świeży nawóz. Woda jest lodowata. Jakby piła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Dobra, ty Melitele i te inne synki. Stłuczona lampa. I zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. No, coś tu się buguje, coś tu nie działa tak jak powinno. Ale dobra. Kotek! Cześć, kotek! Fajna czarna kicia. Brzydka, no, ale fajna. Lepiej czarna. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie.
Mogiły. Bez nagrobków. Jedna koło drugiej, jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Franki? Frankenstein? No Frankenstein, nie ma inaczej. O, oleś ty piękny jak noc świętojańska. O ty. Sinu, daj mi segroma. Jej! No stary! No i super, nie? Zginąłem. Nie... To jest niepojęte, co ten gość robi. Chyba, żeby go uwieźć. Gdzie jest Irden? Thank you.
ten nie działa. No nie wiem jak go kurwa zabić, gość jest niepojęty, naprawdę. To jest... Kartacz. Trzeba teraz co innego użyć. To podnimy rytowa. Może to pomoże. Bomba dwimerytowa nie działa. Thank you.
No weź się rusz, chłopie! Jesteś paskudny. Ogarnąć. Nic na niego nie działa. Od razu. Gościu jest nie do zniszczenia po prostu. Stary, weź gnij wreszcie. Pierdolę, o co tu chodzi? No kurde! Przecież to jest niemożliwe! Że gość jest niezniszczalny, on się co chwilę odradza.
Czekajcie, mam bestiariusz. Mam jakiś olej. Ale przeciw istotom magicznym. To jest jakiś dramat, kurwa, co on tu robi. Kartacz, bomba, czarcia. Że to był sam smoczy sen, może to coś pomoże. To nic nie jest. Ten gość jest niepodatny na nic. No ja pierdolę, co to jest?
ten boss, który co chwilę ma... Jak ja mam go pokonać? Ktoś mi powie? O! Może to zadziała! No kurwa, weź tą łopatę, chłopie, schowaj! No pierdolony z łopatą do mnie. Chuja zabić, jak on co chwilę się regeneruje. Już go prawie miałem, a i tak mi dopierdolił. No, kurwa, dla mnie to jest niepojęte. Przestanę grać w Wieśka zaraz. Oczywiście nie tej petardy użyłem. Noż ty skurwia sam ty! Bliżej jak dalej, ale kurwa jeszcze daleko.
No ja pierdolę. Kurwa mać! Nie, no to jest kurwa niepojęte. Już go prawie mam, a on dalej swoje. Ja pierdolę, przecież to jest jakiś absurd. Ale mi zaczyna wkurwiać ta gra. Kurwa, ani się przed nim chujem obronić. Prawie mam, on się nagle kurwa respi. Wszystko jest po jego stronie. No ja pierdolę. Wkurwia mnie ta gra. Naprawdę wkurwia mnie ten boss. No ja pierdolę, przecież to jest niepojęte.
mać, sobie wejdzie w miasto. Co ja go mam? To on się zaraz odradza, nie? Nie, no to jest kurwa. Kurwa, my tak raz pomału. No i co? I zaraz zginę, on się znowu odrodzi, nie? Jeszcze mi mam dosyć. Koniec, nie ma już wieśka. To jest bez sensu. Kopię się z koniem, kurwa. Któryś raz z kolei walczę z czymś, czego... No nagle od taką se regeneruje zdrowie, a ja nie jestem w stanie nadrobić za tym, nie? No kurwa, o chuj tu chodzi? Weź, spierdalaj, mówię. Naprawdę. Geralt, ty możesz kurwa biegać. Zacznij biegać, spierdalaj przed nim. Bo jaki chuj ty się w ogóle do niego przybierasz? I tak w pierdol dostaniesz. Biegaj, chłopie, biegaj! Ard, Irdem, Quen, Igni, Axi. Kurwa, Axi? Ardem, czemu zrobię Ardem? Nic mu nie zrobię! On i tak zaraz sobie rozbuduje zdrowie na nowo, więc po co ja tu w ogóle walczę, nie wiem. Zdrowie, więc bez sensu z nim w ogóle walczyć, kurwa. Walczy. Ktoś mi powie? Skoro ten typ i tak sobie regeneruje zdrowie szybciej niż ja. No już to prawie miałem, co? I regeneracja zdrowia, kurwa. No, dla mnie to jest absurd, chuj. No. Ja pierdolę, dawaj, ja nie mogę. No i co? I guzik z tego. No i kurwa, zginę, co za ty? No nie, no to jest kurwa niepojęte. To jest kurwa niepojęte. Weźcie mi to wytłumaczcie, bo ja tego kurwa nie rozumiem. Już go mam, a on nagle pach, wybija mi całe zdrowie, a on... Nie. Dobra, koniec na dzisiaj, mam w kurwa totalnego. Wybaczcie. Mam to gdzieś. Naprawdę mam dzisiaj to już gdzieś. Nie wiem, czy nie pierdolę tego wieśka w kąt. Po prostu mam tego dosyć. To jest dla mnie chore.
Dla mnie to jest osobiście chore i nie zamierzam tego kontynuować. A w dupie cię mam. Naprawdę, mam cię głęboko w poważaniu. I tak to będzie wyglądało. Pierdol się do studni, nie wiem, zrób co chcesz. Nie zamierzam z tym baranem walczyć więcej, bo dla mnie to jest chore. No i kurwa, co z tego? No i okłada mnie tym szpadlem jak pojeba. No. I teraz patrzcie na to. Ciam, ciam. No. I on już sobie odnawia zdrowie, nie? No kurwa, gniszesz do cholery! No. Jak ja mam kochuja zabić, jak on co chwilę sobie odnawia zdrowie, nie? Dla mnie to jest niepojęte, co tu się spierdza. Koniec, nie ma więcej Wieśka na kanale. Koniec. Dla mnie to jest kurwa bzdura, co się tutaj dzieje. To jest niepojęte. Tym odcinkiem kończymy Wiesława na kanale. Koniec, kropka, kurwa, no to jest niepojęte. To się nie powinno tak dziać. On się jest w stanie zrespić zdrowie. Dobra, weź się bujaj. Kończymy. Nie wiem, co musiałoby mnie przekonać, żebym wrócił do Wiesława. Za tydzień będzie Dying Light i Wiesiek się kończy w tym momencie. Bo boss, którego się nie da pokonać, który ma życie z dupy, jest dla mnie niepojęte. Także moi drodzy, dzięki wielkie za to, że jesteście, że oglądacie, że łapkujecie, komentujecie, subskrybujecie. Wiesiek w tym momencie się kończy. Więcej go na kanale nie zobaczycie. Nie po takiej akcji, że nie ma kurwa opcji pokonania bossa. Nie będzie więcej Wieśka. Za tydzień widzimy się w Dying Light, tak jak wybraliście. Dzięki wielkie, że jesteście. Do następnego. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, hej.